Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, wrócił Pan z Vancouver. Jaki był cel tej wizyty? Celem to targi Globe 2020 w Vancouver i cel to jest poznawanie najnowszych technologii ochrony środowiska. I tutaj miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w delegacji rządowej na ten wyjazd organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Klimatu ze zwycięzcami najbardziej proekologicznych instalacji i urządzeń produkowanych w Polsce, które tam były prezentowane. Natomiast ja jako jedyny samorządowiec z Polski prezentowałem może w drugą stronę, bo z kolei my również kupujemy ekologiczne urządzenie, które tego typu jest jedynym na wschód od Amsterdamu, bo najbliższa taka instalacja jest w Amsterdamie. Urządzenia firmy kanadyjskiej Ostara z Vancouver, które będzie odzyskiwało fosfor z osadów pościekowych. No, ma to na celu przede wszystkim po pierwsze ochronę środowiska rzek i Bałtyku od nadmiernej ilości fosforu, który później powoduje różne negatywne zjawiska, jak na przykład sinice, a z kolei nam, jako samorządowi, który jest odpowiedzialny za gospodarkę ściekową, daje dodatkowy produkt, czyli fosfor, który możemy użytkować do własnych celów użyźniania, nawożenia łąk, boisk czy parków. Także to tego typu instalacja pierwsza jest budowana w Polsce i okazja na targach Globe 2020 Vancouver była również spotkania się i porozmawiania z prezesem firmy, która jest producentem tych urządzeń, ale też okazja do spotkań z samorządami kanadyjskimi jak Mississauga, Toronto czy Vancouver i zapoznania się, w jaki sposób oni inwestują i chronią środowisko w zadaniach, które są podobnie jak zresztą u nas w Polsce zlecone samorządowi. Panie burmistrzu, zmieńmy temat, przejdźmy do budowy drogi w Mieszkowie. Co tam się dzieje? Za chwilę będzie się działo, a mianowicie na wniosek tutaj pani radnej Karoliny Wielińskiej-Kuś z Mieszkowa, z Osieka, budujemy drogę dojazdową na dworzec w Mieszkowie. No jest to główna trasa kolejowa Jarocin-Poznań i przy tej trasie kolejowej od drogi dworcowej powiatowej do dworca na odcinku 625 metrów będzie budowana droga z asfaltu wraz z parkingiem przy dworcu kolejowym na 128 miejsc postojowych wraz z chodnikiem z kostki brukowej. Także ta inwestycja, myślę, że przyczyni się do lepszego wizerunku Mieszkowa, tej kluczowej, najważniejszej, jednej z najważniejszych miejsc w Mieszkowie, bo dworca przy głównej trasie kolejowej, z którego korzysta nie tylko większość mieszkańców Mieszkowa, ale też znaczna część mieszkańców naszej gminy. Także przedsiębiorstwo tutaj robót drogowych Drobut z Goliny wykona tą inwestycję za kwotę 3 400 000 zł i termin na realizację zadania mają do końca maja tego roku, więc niebawem te prace będą zintensyfikowane, no i też do połowy, nawet krócej niż do połowy roku zostaną zakończone. Także gratuluję mieszkańcom Mieszkowa tej inwestycji i panie Karolinie Wilińskiej-Kuś dziękuję za pilnowanie tutaj tej inwestycji, żeby nie wypadła, bo takie zagrożenia, jak wiemy, były ze względu na rosnące koszty bieżące i podwyżki dla nauczycieli, które w części musimy pokryć z budżetu gminy. No, część inwestycji wypadła. Ta się tutaj zachowała i myślę, że będzie służyć, tak jak wspomniałem, nie tylko mieszkańcom Mieszkowa, ale znacznej części mieszkańców gminy Jarocin, którzy korzystają z dworca kolejowego w Mieszkowie, aby przemieszczać się w różne kierunki koleją. To tą informacją, panie burmistrzu, zakończmy dzisiejszy program. Gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego weekendu. Kamil Bachosz, a także dziękuję. Zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin, który na antenie Radia LK w każdy czwartek o 12.15.
Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12:15 w Radiu LK.